poruszymy temat związany ze światem, czyli światowością. Przeczytam 23 rozdział Księgi Jozuego. Po wielu latach, gdy Jahwe dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarzał i posunął w latach, zwołał Jozue całego Izraela, jego starszych naczelników, sędziów, przełożonych i rzekł do nich: postarzałem się i posunąłem w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Jahwe Bóg wasz ze względu na was uczynił wszystkim tym narodom, gdyż to Jahwe Bóg, Pan was, walczył za was. Patrzcie, przydzieliłem wam przez los jako dziedzictwo dla każdego plemienia te narody, które jeszcze pozostały, jak również wszystkie narody, które już wytraciłem od Jordanu aż do Wielkiego Morza na zachód słońca. A Jahwe Bóg wasz sam wybędzie je przed wami i wydziedziczy je, abyście wy objęli w posiadanie ich ziemię, jak wam Jahwe Bóg wasz przyobiecał. Starajcie się tylko nadal usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego i nie odstępujcie od niego ani na prawo, ani na lewo, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, nie służyli im i nie oddawali im pokłonów. Tylko do Jahwe, Boga waszego, lgnijcie, tak jak czyniliście to do dnia dzisiejszego. Dlatego bowiem wypędził Jahwe przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie spróbował wam do dnia dzisiejszego. I nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędził przed sobą 1000, gdyż to Jahwe Bóg wasz walczył za was, jak wam przyobiecał. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Jahwe Boga waszego. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych ludów, które pozostały u was, i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Jahwe Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Jahwe Bóg wasz. A oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie wtedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Jahwe Bóg wasz. Wszystkie się one wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Jahwe Bóg wasz, tak wypełni Jahwe nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej ziemi dobrej, którą dał wam Jahwe Bóg wasz. Jeżeli naruszycie przymierze z Jahwe Bogiem waszym, jakie zawarł z wami, i pójdziecie służyć innym bogom i będziecie im oddawali pokłony, rozpali się wtedy gniew Jahwe na was i wyginiecie rychło z tej dobrej ziemi, jaką wam dał. Jozue był człowiekiem, który razem ze swoim przyjacielem Kalebem jako jedyni nie wycofali się z wiary, kiedy weszli jako zwiadowcy, aby oglądać Kanaan. Oni nie bali się, oni też później dożyli późnego wieku i Jozue został przywódcą Izraela, biorąc całą schedę po Mojżeszu. Jozue był dobrym i silnym przywódcą. Przywódcą, który rozdzielił Kanaan między Izraelitów i jako prorok nakreślił kierunek funkcjonowania całego Izraela. I teraz ta mowa, prorocza mowa Jozuego, ona miała na celu pokazanie rzeczywistości, w której się znajdują Izraelici. Otóż Jozue, prorok, pokazuje, że naród izraelski znajduje się na nowej ziemi, na ziemi, którą dał im Bóg, ale ziemia ta jest również przesiana różnymi narodami, które mają Izraelowi służyć. Więc widzimy tutaj, że nie wszystkie te narody wyginęły, nie wszystkie zostały wybite, ponieważ to by była jakaś
jakieś potężne ludobójstwo, tak naprawdę, gdyby te wszystkie narody miały wyginąć. Wyginęła część tych, którzy przeciwstawiali się Izraelowi, reszta zaś została wmieszana w Izrael i Izrael miał wśród tych ludzi żyć i mieszkać. Ale wytyczne Boga były jasne. Nie wolno się wam z nimi pomieszać, mimo że są między wami. Ale musicie zrozumieć rangę zjawiska. Wy jesteście moim narodem, a oni moim narodem nie są. To, że mieszkacie na jednej ziemi, to nie oznacza, że jesteście równymi sobie i możecie się ze sobą mieszać. Oni nie chcą mojego imienia i mojego zwierzchnictwa, a zatem będą żyli na tej ziemi jako wasi niewolnicy lub też ludzie, którzy będą w pewnym sensie spełniali różnego rodzaju wasze decyzje, bo to niekoniecznie te wszystkie narody były niewolnicze. Raczej to było w ten sposób, że one stanowiły pewnego rodzaju tło. One sobie tam mieszkały i żyły, ale były rozbrojone, osłabione, nie organizowały się społecznie i politycznie w taki sposób, aby zagrozić Izraelowi. Czyli ich pozycja była pozycją drugorzędną. Dlaczego chcę o tym dzisiaj mówić? Dlatego, że jest to proroczy obraz tego, w czym my dzisiaj funkcjonujemy. Jesteśmy ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha, natomiast żyjemy w systemie zwanym światem. I Jezus, on nie mówi, jak się modli w 17 rozdziale modlitwą kapłańską do Boga, on nie mówi: Ojcze, chcę, żebyś ich zabrał z tego świata, ale mówi: chcę, żebyś ich zachował od złego. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus nigdy nie chciał, aby Jego Kościół był w pewnym sensie na tyle wyizolowaną jednostką, żeby zupełnie jakby chodził ponad ziemią, prawda? Ale on chciał, aby jego Kościół był w systemie tego świata i na ten świat wpływał. Taki był zamysł Boga. Ale to proroctwo, które tutaj jest, które tutaj czytaliśmy, ta informacja prorocza pokazuje, że tak jak, zresztą zobaczymy za chwileczkę, jaka tam jest głębia tego zjawiska, ale jest to przestrzeżenie przed tym, żeby nie mieszać, czyli istnieje opcja demoniczna mieszania się. I w dzisiejszym czasie istnieje taka sama demoniczna opcja wymieszania się ze światem, czyli przyjmowania, tak, tego świata jako równego sobie, łączenia się z nim i wchodzenia w różnego rodzaju system kompromisów, mówiąc, że przecież jesteśmy ludźmi, którzy mają na ten świat wpływać. Ale wpływać na świat to nie oznacza ze światem się łączyć. To jest wielka, wielka różnica. I to, o czym się chce mówić, to jest przekleństwo przymierza z resztką. Przekleństwo przymierza z resztką. Trzeci, czwarty i piąty werset pokazują świadectwo działania Boga. Czyli tutaj mamy opis, Jozue opisuje, co Bóg dla nich zrobił. On pokazuje, że to Bóg ich wprowadził do tego Kanaanu, że to Bóg wypędził przed nimi te narody, czyli wypędził, to znaczy dał Izraelitom władzę nad tymi narodami. Że to jest dzieło Boga. Co Bóg mówi dzisiaj do mnie i do ciebie? To ja was zbawiłem. To ja was odkupiłem. To ja dałem wam mojego Świętego Ducha. Dałem wam możliwość władania w środowisku, w którym żyjecie. To ja to zrobiłem. Czyli już jakby przygotowałem dla was grunt. To ja ten grunt przygotowałem. To ja to zrobiłem. Od 6 do 11 wersetu jest opisane to, dlaczego i po co te rzeczy się stały. I widzimy co. Starajcie się tylko nadal usilnie, aby przestrzegać wszystkiego i czynić, co jest napisane w Księdze Prawa i nie odstępować
od niego i na lewo i na prawo, abyście się nie pomieszali. Czyli tutaj jest świadectwo, żeby się nie pomieszać. Jakby informacja jest napodana, nie pomieszajcie się. Pamiętajcie, abyście się trzymali moich prawd, mówi Bóg. Dlaczego się macie trzymać tych praw? Aby się nie pomieszać. Jak się nie będziecie trzymali tych praw, to się pomieszacie. Wymieszacie się z tym światem. Czyli trzymanie się praw Bożych to jest dla nas taki hak bezpieczeństwa, nie pomieszania się z tym światem. Czyli jeżeli odrodzony z Bożego Ducha człowiek nie trzyma się Bożych praw, to on z tym światem się pomiesza. A więc trzymajcie się mocno prawa, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was. I abyście ich imion, ich bogów nie wspominali, ani nie przysięgali, nie służyli im, nie oddawali im pokłonów. Widać, że jeżeli my mieszamy się z tym światem, to mieszamy się z całą filozofią tego świata. Nie ma możliwości łączenia się z tym światem innego niż zawierania z nim przymierza. W ogóle łączenie się z kimkolwiek to jest łączenie się na podstawie przymierza. Zawiera się jakieś przymierze. Małżeństwo jest przymierzem, relacja jest przymierzem, przyjaźń jest przymierzem. To są przymierza. Sprzymierzamy się ze sobą na różnych odcinkach. I teraz łącząc się ze światem, my łączymy się z filozofią tego świata, a więc z całą siłą demoniczną stojącą za tym światem. To znaczy, że nie ma takiej opcji, żebyśmy wchodzili w przymierze z jakimś elementem świata i jednocześnie nie wchodzili w przymierze z demonami stojącymi za tym. Takiego czegoś nie ma. Po prostu. To jest niemożliwe. Szósty werset pokazuje, aby przestrzegać, czynić i nie odstąpić. Co spowoduje niepomieszanie się? Przestrzeganie, czynienie, nie odstąpienie. Przestrzeganie jest ściśle związane z tym, że ty musisz znać prawdy Boże i o tym mówić głębiej nie będę, bo to jest dla nas jasne. Przestrzegać dalej to znaczy, że prawdy Boże nie mogą zejść jakby z twojej czujności. Ty nie możesz być nieczujny na prawdy Boże. Ty nie możesz podchodzić do nich relatywnie. Ty nie możesz również w ogóle pozwolić sobie na to, żeby te prawdy w jakikolwiek sposób umykały tobie. Absolutnie nie. Czynić to znaczy, że ty musisz te prawdy wdrażać w życie, a nie odstąpić to znaczy, że musisz wiernie trwać w tym czynieniu. Dopiero wtedy masz pewność, że nie pomieszasz się. Ja na przykład mam pewność, że ja się nie pomieszam. W ogóle. Ja się nie pomieszam. Dlaczego ja się nie pomieszam? Dlatego, że ja znam prawdy Boże, ja je wprowadzam w życie i ja się ich trzymam jak koń dyszla. Po prostu. Kiedyś w naszej służbie spotkaliśmy Jezabel, pierwszą taką. Spotkaliśmy tam ich ze cztery sztuki przez całą służbę. I ta pierwsza, ona, osoba chodząca w duchu Jezabel, zadziałała bardzo książkowo, bardzo standardowo. Najpierw zaczęła wchodzić w głębokie relacje z moją żoną. Zaczęła wpływać na nią. W takim celu, żeby wpływać potem na mnie. I to było na początku, tego nie umieliśmy jeszcze rozpoznać. Nie rozpoznaliśmy tego. Ale kiedy zaczęły się pierwsze takie próby wpływu na mnie, ja to natychmiast rozpoznałem. Dlaczego ja to natychmiast rozpoznałem? Bo ja byłem jak głupi, uczepiony prawd Bożych i wprowadzałem je w życie. Ja bardzo szybko skonfrontowałem tą osobę, podszedłem do niej i mówię, słuchaj,
mogę Ci pomóc, jesteś pod wpływem takiego i takiego ducha, mogę Cię uwolnić, nie? A tam były już takie duże kręgi zakusowe związane z moją osobą, ale ja to natychmiast rozpoznałem. Nie pomieszałem się z tym, to było nie do pomieszania, to nie można było mnie z tym pomieszać. Dlaczego? Dlatego, że przestrzegałem, czyniłem i nie odstępowałem. On mówi, przestrzegajcie, czyńcie, nie odstępujcie. Przestrzegajcie, czyńcie, nie odstępujcie. Przestrzegajcie, czyńcie, nie odstępujcie. W życiu chrześcijanina nie ma luzu, jeżeli chodzi o ten ciąg. Poznajemy prawdy, wprowadzamy prawdy w życie, trwamy w prawdach. Finito. Rozumiecie? Wtedy, jak mówi 7 werset, nie pomieszacie się. Co to jest pomieszać? Cztery elementy. Wspominanie imion ich bogów, przysięganie na ich bogów, służenie im bogom, oddawanie pokłonów ich bogom. Wszystko jest związane z siłami demonicznymi, które za tym stoją. Jeszcze raz to powtórzę. Nie ma takiej możliwości, aby mieszać się ze światem w jakiejkolwiek dziedzinie życia i nie dotykać demonicznych sił, które za tym stoją. Takich możliwości nie ma. Nasze kontakty z tym światem są kontaktami na poziomie władzy. Rozumiecie to? My, odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, władamy tym światem. My nie wchodzimy w przymierza z tym światem. Dam Ci prosty przykład. Od razu chcę rozwiązywać na bieżąco jakieś takie nieporozumienia z tym związane. Idziesz do pracy, która jest pracą świecką. To, że Ty idziesz do pracy świeckiej, to nie oznacza, że wchodzisz w przymierze. To nie jest przymierze. To nie jest przymierze. Kiedy zacznie się przymierze? Kiedy zaczniesz przyjmować filozofię związaną z miejscem, w którym jesteś. Miejsce, w którym jesteś, na przykład firma, w której pracujesz, zajmuje się jakąś tam dziedziną życia i tą dziedzinę życia obsługuje. Nie ma nic złego w działaniu na tym poziomie. To nie jest świat. To jest rzeczywistość zewnętrzna. To tak jak fizyczne ciało nie jest cielesnością. Ale kiedy Ty, będąc w tej firmie, zaczniesz propagować myśl tej firmy, zaczniesz myśleć jak ta firma, zaczniesz mieć podejście do ludzi, do pieniędzy, tak jak ta firma, która nie jest, nie należy do Bożego człowieka, rozumiesz? Zaczniesz się łączyć z tym światem. Zobacz. Ludzie mówią tak, czy mogę trenować karate? Ja mówię, możesz. Czemu masz nie trenować karate? No bo za tym stoi filozofia, a ja mówię, a to jest inna para kaloszy. Trenowanie karate jako sportu to nie jest dotknięcie filozofii karate. Ale możesz też zgłębiać filozofię karate. Rozumiesz? Zaczniesz wchodzić w głęboką analizę i zaczniesz myśleć na takim poziomie, na którym w ogóle stoi karate. I wiesz, co się stanie? Połączysz się z demonicznym systemem za tym stojącym. Połączysz się. Jeżeli idę głosić Ewangelię, to ja się nie łączę z tym światem. Jeżeli
idę pomagać ludziom w tym świecie, to ja się nie łączę z tym światem. Ale mój kolega kiedyś z pracy, jak pracowałem, kiedyś mówi do mnie tak: Artur, a już wszystkim tam ogłosiłem Ewangelię, nikt jej nie chciał słuchać z tym, co im ogłosiłem. I on mówi: wiesz, robimy teraz taką firmową imprezę, grilla, czy ty byś przyszedł? Ja mówię: nie. Mówię: po co tam przyjdę? Żeby się pobawić. Ja mówię: ja do kościoła przychodzę się pobawić. Ja się bawię w kościele. On się patrzy, ja mówię: ale przyjdź do mnie do kościoła, zobacz, jak ja się bawię. Ty musisz wypić pół litra wódki, żeby tak się bawić, jak ja potrzeźwiam. Czemu nie pójdziesz? Ja mówię: bo ja nie chcę tego, co ty dla mnie masz. To nie było tak, że ja nie miałem możliwości mu pościć Ewangelii, ja mu codziennie z nim spędzałem czas, bo codziennie z nim pracowałem. Ja mu dawałem świadectwo, głosiłem Ewangelię, dawałem mu w ogóle wszystko. Bo ten człowiek miał cały czas w ogóle wszystko na wyciągnięcie ręki. Ale kiedy mi zaproponował imprezę, ja na tę imprezę nie poszedłem. Bo tam już nie byłoby po co pójść. Ja na imprezę mogłem pójść wtedy, kiedy ja bym mógł coś przez to zyskać dla Królestwa Bożego. Ale ja nie pójdę na imprezę, żeby się pobawić. Bo to jest łączenie się z tym światem. Ja się w ogóle tak nie bawię. Nie interesuje mnie to, co ma do zaproponowania system rozrywki tego świata. Ja sobie mogę wybrać. Rozumiecie, o co chodzi? Bo ja mogę wybrać. Ja mogę iść sobie gdzieś, posłuchać muzyki, iść do kina, iść do teatru, wszędzie, gdzie mi się żywnie podoba, ale to jest mój wybór i to jest moja świadomość. Nie wchodzę w coś, co ten świat zaprezentował już. Nie dotykam się tam ręką. Rozumiecie to? To jest bardzo ważna rzecz. Nie mieszam się z tym. Nie jestem wyizolowany. Ale ja się mentalnie z tym nie mieszam. Mentalnie się nie mieszam z tym. Rozumiecie? Moim celem jest szerzenie Królestwa Bożego. Moim celem nie jest przyjaźnienie się z ludźmi ze świata. Ja nie mogę się zaprzyjaźnić z kimś ze świata, bo to nie jest człowiek, który ma Ducha Świętego. Ja się nie przyjaźnię z ludźmi, którzy nie mają Ducha Świętego. Rozumiecie? Ja się z takimi ludźmi nie przyjaźnię. Ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego, ja traktuję jak pacjentów. To są wszystko pacjenci. Oni mogą być ode mnie 100 razy lepiej wykształceni, bogatsi, posiadający dużo, dużo więcej wszystkiego, ale każdy z tych ludzi jest dla mnie pacjentem. Ja go nie będę unikał, tego pacjenta, bo ja go kocham. Będę szedł do niego, ale na moich warunkach. Nie zawrę z nim przymierza. Nie zawrę przymierza z resztką. Nie zawrę przymierza. Wejdę zawsze jako osoba, która w 100% kontroluje sytuację i wdraża pogląd Boży. W każdej sytuacji. Nie pójdę na różne formy kompromisów, bo to spowoduje, że poruszę siły demoniczne. Nie wspominajcie imion ich bogów. Co to znaczy? Przecież na przykład taki Bóg ostatnio się manifestujący, który ma na imię Lęk. Bóg Lęku. Który przyszedł 2 miesiące temu do naszego kraju i poinformował ten kraj, że wszyscy wyzdychamy na koronawirus. Zamknęli nas w budach i założyli kagańce. Tacy przyjaciele nasi. I teraz to się rozlało wszystko. I teraz o co chodzi? Kiedy ja przychylam się do czyjejś koncepcji koronawirusa, to ja
Wspominam imię Boga, który za tym stoi. Bo za tym stoi taki Bóg, takie bóstwo pod tytułem lęk. Kiedy ja zgadzam się na koncepcję związaną z koronawirusem, rozumiecie? Kiedy ja mówię tak, to jest prawda, to ja przysięgam na imię tego Boga. Bo słowo przysiąc oznacza zgodzić się w 100% i poddać się pod panowanie danego prawidła. Jest jakieś prawidło podane i ty się zgadzasz z nim w 100% i poddajesz się pod jego panowanie, znaczy, że ty przysięgasz na jego imię. Gdybym ja zaczął manifestować w ogóle stan chorobowy, bym chodził wszędzie w masce, tak? To ja bym służył temu Bogu. Gdybym ja wypowiadał się pochlebnie o władzy, która kazała nam siedzieć w budach i nosić kagańce, to ja bym oddawał pokłon tym Bogom. Wszedłbym w przymierze z resztką. Rozumiecie, co bym zrobił? Pokazuję wam zjawisko. I też pokazuję, dlaczego tego nie robię. Bo ja nie robię tego, dlatego że ja przekorny jestem, bo ja mam taką zajawkę, jestem perfekcyjny. Nie. Ja to robię, bo ja to rozumiem. Robię to, bo to rozumiem. Łącząc się ze światem, łączy mi się z Bogiem, czy też z bogami tego świata. Czyli z demonicznymi siłami, które za tym stoją. Przychylając się do różnych filozofii, my łączymy się z bogami, które za tym stoją. Werset 8 mówi, ale tylko lgnijcie do Pana, zamiast pomieszania się. Lgnijcie do Pana. Czyli gdzie jest antidotum na to, aby nie łączyć się z systemem tego świata? To jest przylgnięcie do Pana, przylgnięcie do Jahwe, przylgnięcie do Jego, tak jak dzisiaj powiedziałem, prawideł, słowa Jego. To zaczyna Cię chronić przed tym światem. To Cię chroni. Jesteś chroniony, gdy lgniesz do Twojego Boga. Dziewiąty i dziesiąty mówi, dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was spędził przed sobą 1000, gdyż to Pan, Bóg wasz, Jahwe, walczy za was, jak wam przyobiecał. 9-10 werset pokazuje świadectwo działania Boga w teraźniejszości. Zdefiniowany powód lgnięcia. Dlaczego ja lgnę do Pana? No bo to On wyrwał mnie z tego całego syfu. No bo to On walczył za mnie. No bo to On dał mi siłę, że z mojej ręki pada 1000. To do kogo mam lgnąć? Mam lgnąć do resztki? Do tego, co pozostało? Czy mam lgnąć do zwycięzcy? Do tego, który spowodował, że z mojej ręki padają 1000? Werset 11 mówi, pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Jahwe Boga waszego. Miłość do Boga, lgnięcie do Niego, to jest sprawa życia lub śmierci. To nie jest nasz wybór, o, będę lgnął albo nie będę. Ja mówię, nie będziesz lgnął do Boga, to przylgniesz do świata. Jak przylgniesz do świata, to śmierć zacznie przychodzić. Ty musisz do czegoś przylgnąć. Albo przylgniesz do Boga, albo przylgniesz do świata. Zobaczcie, jeszcze raz wracam do tematu koronawirusa. Apel, żeby słuchać się władz, nie robić zgromadzeń, chodzić w kagańcach. Kościół w Polsce nie ma żadnego problemu duchu tego świata.
Żaden problem. Ukłon przed duchem tego świata. Nie ma problemu. Wszyscy w to idziemy. Tak? Super. Czego to jest znak? Świadomości tego, że ludzie nie przylgnęli prawidłowo do Boga. Bo gdyby przylgnęli, to by się klepnęli w dupę i by powiedzieli: nie będę rezygnował z moich świętych spotkań. Nie dam się wkręcić w ten bałagan. Ale nie przylgnęli. A więc przyszła śmierć. Przyszła śmierć, bo nie przylgnęli. Nie ma czegoś takiego, że się nie przylgnie do Boga. Się nie przylgnie do Boga, się przylgnie do tego świata. Zawiąże się przymierze z resztką i koniec. I śmierć zaczyna mieć stały dostęp. Od 12 do 16, zobaczcie, jest świadomość konsekwencji odstępstwa. My musimy mieć świadomość konsekwencji odstępstwa. Że to nie ma czegoś takiego, że odstępuje się od prawideł Bożych i miesza się z tym światem i tam nie ma konsekwencji. Bo jesteśmy pod łaską. To cię diabeł będzie lał laskę. Bo to jest taka mentalność. Że nic mi nie będzie. Będzie. Werset 12. Zobaczcie. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się z nimi, a oni z wami. A więc, odwrócenie się od Boga powoduje natychmiastowe przylgnięcie do wroga. Natychmiastowe. Odwracają się od Boga i Jozue do nich prorokuje. I mówi do nich tak. Jeżeli odwrócicie się od Boga, to przylgniecie do wroga. I co się stanie wtedy? Będziecie zawierali z wrogiem małżeństwa, prawda? Pomieszacie się z nimi, a oni pomieszają się z wami. Nastąpi babiloński układ. Pomieszacie się. Nastąpi wymieszanie ziarna. Ja się pytam, co to jest, jak zasiejesz wymieszane ziarno? Jakie są skutki przylgnięcia do wroga? Bóg nie wypędzi już więcej twoich wrogów. Po drugie, wrogowie staną się twoją pułapką, wrogowie staną się twoim sidłem, wrogowie staną się biczem na twoje boki i wrogowie staną się cierniem na twoich oczu. Przez to wyginiesz w tej pięknej ziemi. Po pierwsze, kiedy człowiek odwraca się od prawdy Bożej, co powoduje w sposób automatyczny przylgnięcie do tego świata, to po pierwsze, Bóg przestaje uderzać w twoich wrogów. Ludzie się dziwią, że wchodzą w grzech, a Bóg nie ingeruje. Ja mówię, a co ty myślisz? Że co ci Pan zrobi? Że jak ty sobie rozsypiesz ściechę koksu, wsadzisz se rurę w nos i zaczniesz ciągnąć, to Pan pośle archanioła Gabriela, co ci będzie trzymał czoło, żebyś koksu się nie nawciągał. Tak uważasz, że Bóg posyła aniołów, żebyś koksu się nie nawciągał? Że ty wąchasz i mówisz: Panie, jeśli jesteś, to mnie zatrzymaj. Nie. Posłuchaj jeszcze raz, jeżeli odwróciwszy się od prawdy, co powoduje natychmiastowe połączenie się ze światem, nie cofniesz się z tego miejsca, to Bóg przestaje uderzać w twoich wrogów. On przestaje uderzać w wrogów. I co się dzieje? Na dzień dobry, to co robisz, staje się dla ciebie pułapką. To jeszcze nie jest takie widoczne. To się jeszcze wydaje, że wszystko jest super. Pułapki nie widać. Dlatego wielu chrześcijan
wchodzi w różnego rodzaju układ ze światem i mówią, nic się nie dzieje, a ja mówię na razie. A ja mówię na razie, bo to jest etap pułapki. Następny etap to jest etap sidła. Sidło to jest coś, co zaczyna krępować twoje nogi i zaczynasz się poruszać o wiele wolniej niż wcześniej. Wielu chrześcijan na tym etapie zaczyna się cofać i pokutować, ale nie wszyscy. Są takie głupie dusze, że one dropią jak gęsia i dalej myślą, że się nic nie dzieje tragicznego. Normalnie tak chodzili, a teraz tak chodzą. Sidło jest na nich założone już. A raptem okazuje się, że mogą dużo mniej niż mogli. A raptem nie chce im się robić rzeczy, które wcześniej robili bez żadnego problemu. A raptem przychodzą do nich myśli, które nie przychodziły od dawna. A raptem zaczynają pukać do nich demony, które nie pukały już wiele lat. Czemu? Bo sidło jest założone. Potem następuje etap zwany biczem na boki. Zaczynają już odczuwać ból. Już zaczynają odczuwać różnego rodzaju bóle. Zaczyna następować degradacja ich życia. Pojawiają się już silne naciski demoniczne. Rzeczy przestają mieć dla nich sens. Powoli przestają chodzić do kościoła, eliminują się z różnych służb. Przez ich głowę przechodzi, zaczynają myśleć, przecież to wszystko jest w ogóle nic nie warte. Po co to wszystko robić? Po co się tu starać? Podobno miało być tak łatwo. W ogóle są, w tym świecie są cudowniejsi ludzie niż u mnie w kościele. I jest ostatni etap, cier na oczy, przestają widzieć. W ich oczy zostają wbite demoniczne siły cierni, przestają widzieć. Widzieć. Oślepli. I wielokrotnie stają się wrogami Kościoła. Oślepli już. Dlaczego to się wszystko stało? Czemu zaistniał system pułapek, sideł, biczy i cierni? Dlatego, że odwrócili się od prawidła Bożego, co spowodowało automatycznie, że połączyli się z tym światem. I co następuje? Przez to wygniecie w tej pięknej ziemi. I okazuje się, że jest ktoś odrodzony z Bożego Ducha, ale już żyje w świecie i już tak naprawdę Królestwo Boże przestaje dla niego mieć jakiekolwiek znaczenie, bo już go nie widzi. On już nie jest w Królestwie Bożym. Gdzieś tam, zawsze w tle, będzie wiedział, że spotkał się kiedyś z Bogiem. Ale to będzie tu w tle. Już pewnych grzechów nigdy się, powiedzmy, nie dopuści. Bo jego odrodzony duch na to nie pozwoli. Rozumiesz? Nie pozwoli w ten sposób, że grzech nie będzie już tak bardzo atrakcyjny. Ja zresztą każdemu powtarzam, że jak jesteś odrodzony z Bożego Ducha, to nigdy w życiu już dobrze nie pogrzeszysz. Po prostu nie dasz rady. Rozumiesz? Narkotyki nie będą smakowały tak samo, alkohol nie będzie smakował tak samo. Rozumiesz? Różnego rodzaju związki z ludźmi chore nie będą smakowały tak samo, to już będzie, wiesz, wszystko będzie cieniutkie, bo już poznałeś tego, który jest mocą nad mocami. Ale ten system powoduje, że odrodzony z Bożego Ducha człowiek jest w stanie totalnie się zaślepić, pomieszać się z resztką, stać się takim jak on, jak system tego świata. Piętnasty werset pokazuje świadomość prawości Boga. A jak wypełniło się nad wami każde dobre słowo. Przepraszam, 14. A oto jak idę dziś drogą tej ziemi, poznajcie wtedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych dobrych obietnic. A jak wypełniło się nad wami każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Bóg, tak wypełni się każde złe słowo,
które Bóg nad wami wypowie. Kiedy Bóg wypowiada złe słowo? Bóg, tutaj opisany Bóg wypowiadający złe słowo, to Bóg określający stan człowieka, w którym człowiek jest. To nie jest Bóg przeklinający człowieka, to jest Bóg, który mówi człowieku, wszedłeś w kanał, a więc obowiązują cię co? Prawa kanału. Pamiętaj, w kanale obowiązują prawa kanału. Jak się wchodzi w kanał, to się żyje prawem kanału. I Bóg mówi to nad tobą. Oto wszedłeś pod prawo kanału. Wszedłeś w system tego świata. Oto system tego świata cię obowiązuje. Oto złe słowa wypowiedziane nad człowiekiem. Tam, gdzie wszedłeś, tam jesteś. Czy jest możliwość pobudowania? Jasne. Ale nie o tym dziś mówimy. Mówimy o tym, że to jest rzeczywistość. Pogodować można z każdego miejsca i wrócić. Ja się tylko pytam, po co tam iść? Po co tam iść? Nie mówimy dzisiaj o fundamentalnej rzeczy, o tym, że można wrócić z każdego kanału. Z każdego. Mówię o tym, po co tam iść, skoro słowo prorocze nam pokazuje w ogóle nie chodź tam. Bo stanie się to czy tamto. Ty nie możesz powiedzieć, jestem z Bogiem, zakrzyczę to. Wejdę w system tego świata i zakrzyczę ten system. Nie zakrzyczysz tego systemu, ten system cię wciągnie. Bo bagno wciąga. Taka jest filozofia bagna. Żeby bagno nie wciągnęło, trzeba nie chodzić po bagnach. Jak się chodzi, to ono wciąga. Werset 16. Jeżeli naruszycie przymierze z Panem Bogiem waszym, jakie zawarł z wami, i pójdziecie służyć innym Bogom i będziecie im oddawali pokłony, rozpali się wtedy gniew Pana na was i winiecie rychło w tej pięknej ziemi. Świadomość zerwania przymierza błogosławieństwa. Co to jest przymierze błogosławieństwa? To nie jest przymierze między Bogiem a tobą na poziomie zbawienia, jeszcze raz mówię. Ale wszystko, co jest związane z wymianą krzyżową, moi przyjaciele, drodzy, jest uwarunkowane. Spójrzcie. Mamy z krzyża uzdrowienie. Amen. Takie jest błogosławieństwo. Że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. Ale jak się przyjmuje uzdrowienie? Przez wiarę. A więc jest krótki kaszel. Jeśli uwierzysz, będziesz zdrów. Proste. Tobie się należy uzdrowienie z krzyża. Ale żeby je wziąć, to uzdrowienie krzyża, to trzeba uwierzyć. Tobie się należy zaopatrzenie finansowe z krzyża. Ale co ty uważasz, że będziesz siedział i mówił, jestem milionerem, w imieniu Jezusa jestem milionerem? Staniesz, że takich rzeczy nie było i nie będzie. To jest mrzonka w ogóle, głupawka w ogóle. Trzeba w ogóle w to uwierzyć. Rozumiesz, o co chodzi? Wziąć się do roboty. I wtedy będzie to działać. A nie wtedy, że ty powiesz, że jestem milionerem w imieniu Jezusa. Wiesz, o co chodzi? Bzdura. A więc, kiedy ty odchodzisz od prawideł Bożych, to ty zrywasz przymierze błogosławieństwa. Bo ty, wchodząc w przymierze z przekleństwem, w sposób automatyczny łamiesz przymierze błogosławieństwa. I ty musisz teraz pokutować i ty z powrotem musisz wrócić do źródła i wtedy znowu przymierze błogosławieństwa zostaje nad tobą związane. Znowu ten węzeł święty się nad tobą związuje. Ale jak ciebie nie ma blisko Boga, a jesteś blisko świata, to węzeł jest rozwiązany. Ty jesteś teoretycznie błogosławiony, a w praktyce przeklęty. No to po co to taki interes? Przecież to hipokryzja życiowa. Rozumiesz? Dlaczego bardzo mi zależy, żebyście rozumieli tą rzecz? Bo kurczę, bo ten Bóg jest stały i niezmienny. Ja poznałem Boga, który się nie zmienia. To jedno z Jego atrybutów. Bóg jest stały i niezmienny.
stały i niezmienny. Ja swoje życie zbudowałem na wierze w Jego niezmienne obietnice. On coś mówi i ja staję na tym i ja mówię tak, Boże, to jest Twoja sprawa, żeby ta rzecz się zrealizowała. Dlaczego? Bo ja stoję na Twojej prawdzie, ja z Twojej prawdy się nie ruszam. I dlatego ta rzecz musi się stać. Bo w innym wypadku przestałbyś być Bogiem. Nie byłbyś Bogiem. Ale to jest możliwe wtedy, kiedy ja na tym stoję, a kiedy ja bym stał gdzie indziej. Kiedy ja bym mówił, jestem w świecie, żyję sobie w przymierzu z resztką i teraz w ogóle Bóg jest moim Bogiem i On będzie mi błogosławił. To ja bym żył w potwornej iluzji. Nie ma takich rzeczy, ludzie. To potworna iluzja. Naprawdę. Kościół, szczególnie w naszym kraju, jest na tyle słaby jeszcze, inaczej dlatego jest jeszcze tak słaby, ponieważ ludzie żyją w iluzyjnym oglądzie Boga. Im się coś wydaje. Wydaje się. Rozumiecie? Wydaje im się coś. My w ogóle jesteśmy jakieś... Polska to... Ja wiem, że ja tu jestem i ja się w ogóle cieszę z tego, że jestem w Polsce, mam takie powołanie. Natomiast to jest dziwny kraj, bardzo dziwny. Ostatnio słuchałem wypowiedzi jednego takiego seksuologa polskiego i on taką fajną rzecz powiedział, mówi, ten kraj, jeżeli chodzi o życie seksualne, jest na poziomie XIX wieku. To jest taka mentalność seksualna. W ogóle to normalny taki facet, mówi, to już pomijając wszystko, mówi, to ludzie mają takie skłonności dziwne, tak, że się w parę nie mieści. A liczy się dzisiaj, że przynajmniej około 40% ludzi, tak, miało mniejsze lub większe, bezpośrednie lub pośrednie, tak, sprawy związane z molestowaniem seksualnym w tym kraju. Kurczę. Zobaczcie, archaizm zjawiska doprowadza do tego, że patologia się szerzy. To jest patologiczny kraj. Patologiczny. I Kościół łapie tego ducha, ducha patologii. I potem są ogłoszone patologiczne nauki. Pod tytułem w ogóle możesz być w świecie, a Bóg będzie ci błogosławił, bo On jest dobrym Bogiem. To jest tak jak w ogóle, ja bym miał dziecko, które by ćpało, mieszkałoby na jakimś pieprzonym skłocie, a ja bym w ogóle do niego przychodził, co tydzień mu kasę donosił na towar. Czujesz klimat? W ogóle weź sobie to pomyśl. Masz dziecko, dziecko wali w kanał Helenę, rozumiesz, o co chodzi? A ty w ogóle co tydzień przychodzisz i dziecku dostarczasz kasę, żeby w ogóle miało na Helenę. Jeszcze dajesz mu dobre informacje, od jakiego dealera ma kupić. Rozumiesz, o co chodzi? Dobry tata. Ludzie takiego Boga chyba znają. Inni znają Boga, który fali po pazurach kijem bejsbolowym i mówi, jak to zrobisz, to cię zabiję. To jest inny Bóg też. Taki też jest Bóg u nas w Polsce. U nas jest dużo Bogów. To już krzyżacy rozpoznali. Pogański kraj, pogańskie obyczaje. Rozumiesz? To już ekipa od Urlicha von Jundingena w ogóle zobaczyła w ogóle patologię tego kraju. Albo Bóg walący kije po łapach, albo Bóg proszę ciebie płacący za twoje narkotyki. Rozumiesz? Nie ma takich Bogów. Nie ma takich Bogów. To nie są... To rozumiecie? Jest Bóg, który w ogóle mówi do nas dzisiaj, tak? Ludzie, nie zawierajcie przymierza z resztką. To są narody, które przed wami wytępiłem. Jesteście moim ludem, moim narodem. Dałem wam te narody, aby wam służyły. Bądźcie wzorem, trzymajcie się mnie. Lgnijcie do mnie, nie wchodźcie tam. Uczynię z was królów i władców. Uczynię z was królów i władców. Ludzie siedzą w świecie i mówią, jestem królem w imieniu Jezusa. Jestem pokoleniem kapłańskim w imieniu Jezusa. A diabeł stoi z boku i mówi, jesteś śmieciem w imieniu Jezusa. Śmieciem.
bo jesteś na moim terenie, na moim śmietniku i żresz z mojego kosza. Z mojego kosza żresz. W imieniu Jezusa. Szydzi z ludzi. Diabeł szydzi z Kościoła. Rozumiecie? Szydzi. Jak oglądałem ten serial o Jezusie, przychodzi kapłan i drugi, ale arcykapłan i kapłan, który chce go tam podważyć i wejść na jego miejsce, swojego syna wstawić. A Piłat wyciąga w ogóle bałwana swojego, jakąś tam w ogóle boginkę, stawia, w ogóle i się śmieje i mówi tam coś tam, nie wiem, Ateno, czy jakoś tam, nie wiem, co tam było. Mówi, wskaż mi, który ma zostać arcykapłanem w ogóle. Ja mówię, Boże, kapłani, od razu zobaczyłem Kościół. Od razu zobaczyłem Kościół. W ogóle wiem, mówię, do Agaty mówię, wyszydził ich, diabeł ich wyszydził. Postawił swoje bóstwo, w ogóle Piłat, i się modli do swojego bóstwa, który ma być arcykapłanem Boga Najwyższego. No przecież, rozumiecie? Diabeł szydzi z ludzi wierzących, którzy idą do świata i wchodzą w nim w przymierze. Diabeł z nich szydzi. Dojeżdża ich i z nich szydzi. Diabeł szydzi z ludzi kompromisu. On się z nich śmieje. Oni skaczą i krzyczą halleluja, halleluja, a diabeł się z nich śmieje. I mówi, jesteś śmieciem. Nikim więcej. Ja kiedyś postanowiłem, że nie będzie się ze mnie śmiał. Żaden frajer. Takie postanowienie zrobiłem. Nie z mojego życia. Nie zawrę przymierza z resztą. Nigdy. Nigdy. I ty nigdy nie zawrzesz przymierza z resztką. Nigdy. Choćbyś miał zapłacić nie wiem jaką cenę. Przylgnij do Boga. Zawsze bądź blisko. Zawsze. A to spowoduje, że ani jednym krokiem nie dotkniesz świata. Ani jednym krokiem. Nie będziesz musiał się bronić przed światem. Co ty? Będziesz się bujał po tym świecie. Rozumiesz, o co chodzi? Bujał się będziesz i nic ci się nie stanie. Ale będziesz blisko z Bogiem. Blisko z Bogiem i będziesz się mógł bujać po tym świecie. Nie dotknie cię żadna filozofia tego świata. Nie zwabi cię nic, co ten świat dla ciebie ma. Będziesz wydawał dyspozycję temu światu. I ten świat będzie u twoich stóp ku twojemu błogosławieństwu. Jeśli będziesz blisko z Bogiem. Nawet jeśli ten świat będzie się podnosił, nawet jak ta resztka będzie się podnosić, rozumiesz, o co chodzi? To ty będziesz wiedział, jak masz postępować. Będziesz wiedział. Ludzie, Izraelici schrzanili robotę. My mamy dzisiaj w sferze takiej praktycznej obraz tego, do czego Izrael doprowadził. Dzisiejsze życie Izraela, fizycznego Izraela, jest skutkiem tego, że nie słuchali proroka Jozuego. Rozumiecie? Każda bomba wyrzucona na Izrael, każda mina i akt terrorystyczny, to są w ogóle ataki, które opisał Jozue tysiące lat wcześniej. Czemu? Bo Izrael wszedł w przymierze z resztką. I te proroctwo się na nich spełniło. I do 48 roku diabeł ich dojeżdżał jak burą sukię. Do 1948 roku. Spełniło się proroctwo Jozuego. Rozumiecie? Spełniło się proroctwo. Dopiero od 48 roku zaczęły działać tak zwane proroctwa wyższe, obejmujące większe etapy czasu. I od 48 roku zaczęło realizować się proroctwo proroka Izajasza, mówiące o zjednoczeniu Izraela.
Ale nie musiało do tego dojść. Wierzycie w to? Ja w to wierzę. Ja wierzę w to, że nie musiało do tego dojść. Historia mogła być inna, gdyby nie weszli w przymierze z resztą. Ale najważniejsze jest to, abyśmy my z tego wyciągnęli naukę dla nas. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci za ludzi słuchających Twojego Słowa, rozumiejących Twoje Słowo i będących ludźmi bezkompromisowej wiary w Twoje Słowo. Ojcze, ja ogłaszam nad ludźmi, że oni nigdy nie będą wchodzili ani w kompromis z cielesnością, ani w kompromis ze świadomością. Ojcze, ja modlę się, aby Twój Święty Duch przenikał teraz każdego z nich. Niech Twoja mądrość i moc ich przenika. Niech podnosi ich z jakichkolwiek miejsc, w których groziłby im jakikolwiek upadek. Niech Twój Święty Duch pokazuje im prawidłowy kierunek i w tym miejscu, w którym są, niech oni widzą Twoje oblicze. Niech widzą Twoje oblicze, Święty Duchu. Amen.